Roman Nawrot, jestem współwłaścicielem firmy organmistrzowskiej Nawrot i Synowie. Adam Nawrot, jestem też współwłaścicielem w zakładzie Nawrot i Synowie, spółka cywilna. Razem zajmujemy się budową, renowacją, rekonstrukcjami instrumentów organowych, piszczałkowych, tradycyjnych, zarówno zabytkowych, jak i współcześnie budujemy instrumenty według nowych zasad. Jest to firma pokoleniowa, przejęliśmy zakład po naszym ojcu. Niedawno obchodziliśmy 50-lecie firmy, także mamy dość duże doświadczenie i podstawy, aby w tym zawodzie działać i prowadzić bardzo poważne prace. Nasza firma zajmuje się działalnością w sumie usługową, czyli wykonujemy pracę na zamówienie, zarówno nowe, jak i remonty, renowacje. Nie produkujemy żadnych części, ewentualnie wytwarzamy je pod konkretne zamówienie. Dlatego widać tutaj części, które wykonujemy sami, czy to są uchwyty rejestrowe, czy części traktury mechanicznej, czy części klawiatur. Niektóre szyldy opracowujemy sami, ewentualnie współpracujemy tutaj z podwykonawcami. Elementy, które wykonujemy, zawsze są wykonywane z materiałów stosowane w organmistrzostwie i bardzo dobrej jakości. Są tu jeszcze grab, czy drewno owocowe, czy stal szlachetna, czy skóry pochodzenia zwierzęcego, garbowane naturalnie. Obok tutaj możemy zobaczyć narzędzia i przyrządy, które używamy w naszej pracy. Są to narzędzia profesjonalne, które zakupujemy w firmach, załóżmy na zachodzie, czy w Niemczech, załóżmy, czy wyrabiamy sami. Można tutaj pokrótce pokazać nożyce do wyciągania sprężyn z wiatrownicy klapowej. Jest tu bardzo popularny cin, probę do sprawdzania stopu cyny, bo to jest bardzo ważne w organmistrzostwie. W sumie każdy zakład powinien coś takiego posiadać. Mamy przyrząd do mierzenia elektroniczny do ciśnienia w organach, w miechach, czy jest odpowiednie. Cyrkiel pomagający nam pomiary, mędzur przy podcinaniu piszczałek. Są różnego rodzaju przyrządy do strojenia, jak sztimhorny tak zwane, jak noże do strojenia, specjalny młoteczek do strojenia, do rozszerzania i zamykania korpusu w sztimhornie, stożki korekcyjne. Jest na przykład przyrząd, który służy do wykańczania piszczałek właśnie przy strojeniu w sztimhornie, gdzie z grubsza obcinamy nożyczkami, załóżmy, a do wykańczania służy już pod odpowiednim kątem już ten przyrząd, który nam obcinają, do równego i umożliwia precyzyjne zakończenie. Różne rodzaje mieszków, mieszek stojący do wiatrownic kieszonkowych, tak zwanych taschenlade, mieszek klinowy, mieszki najmniejsze koplowe używane w kontuarach pneumatycznych, włączniki stosowane w systemach starszych, no w sumie czy też nowszych elektrycznych, dowolnych kombinacji, czy rejestrowe, szyldy, które sami wykonujemy, do tego mocowana jest porcelanka, załóżmy trochę mniejsza, ale będziemy mieli wtedy szyld już organowy, który służy do włączania. Chcąc osiągnąć wysoką jakość instrumentów przez nagremontowanych czy budowanych, stosujemy materiały najwyższej jakości i są to skóry garbowane naturalnie aunem, które charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością, miękkością i nawet po 100 latach jeszcze gwarantują dosyć dużą wytrzymałość przy skórowaniu miechów, oklejaniu kanałów czy oklejaniu wentyli. Są to również filce wysokiej jakości, naturalne, albo filce prasowane, które są używane na podkłady pod klawisze na przykład, czy miejsca narażone na częste uderzenia. Materiały do wyklejania klawiszy, jak kaszmir, bardzo też charakterystyczny. Można zamiast kaszmiru używać również skóry do klawiatur, ale zawsze muszą być to materiały wysokiej jakości, ponieważ to w całości później gwarantuje odpowiedni poziom wykonania pracy i składa się na dobry instrument. Organy nie są instrumentem tanim, dlatego tutaj nie ma miejsca na oszczędności, tylko staramy się stosować materiały najwyższej jakości w miarę możliwości. To są wszystko ryciny, które obowiązują. Dzisiaj też się na to patrzę, jak budowaliśmy jakąś rekonstrukcję barokowego instrumentu, to klawiaturę nożną
Też tutaj podglądałem. Ryciny funkcjonują czy u nas, czy pani powiedział, mówię tak, najbliżej do Niemiec, czy tam do Czech, czy firmy ze Słowenii w Polsce pracują, ze Słowacji. To są te same ryciny. Oprócz zajmowania się budową nowych organów czy modernizacją, również zajmujemy się typowo pracami restauracyjnymi, renowacyjnymi organów zabytkowych. Mamy tutaj przykład części, oczywiście dolna półka pana Gryszkiewicza z Poznania, bardzo znaną firmę, które też kilka instrumentów wykonaliśmy. Jest szyld firmowy, jest data, XIX wiek. Tutaj są elementy już z instrumentu pneumatycznego innej firmy, to jest firmy Szlak, która budowała na początku XX wieku instrumenty pneumatyczne. Części, klawiatury, które są obecnie poddawane renowacji, oklejane nową masą, kością wołową. Firmy Gebrüder Walter z Góry Śląskiej z 1863 roku. Były to instrumenty z trakturą mechaniczną, czyli już mamy różnicę. Tam był instrument pneumatyczny, tutaj mechaniczny. Można tutaj zobaczyć bardzo stare, oryginalne piszczałki z organów barokowych, które liczą sobie około 300 lat. Jeżeli ktoś u nas zdaje egzaminy, bo tworzymy komisję egzaminacyjną w tym zawodzie, także mamy kontakt tutaj z osobami, które zdają egzaminy. Zawsze też pokazujemy, jak można rozpoznawać zabytkowe instrumenty i zabytkowe piszczałki, które mogą być oryginalne, które nie, które załóżmy mają cechy zabytku, które nie. I to jest też bardzo ważne przy określaniu wieku organów i oryginalności. Tutaj już widać części dla ludzi trochę wtajemniczonych, że to są kanaliki z membranami, że to jest typowy element organów pneumatycznych stożkowych, czyli górno-zaworowych, które będą poddawane w tej chwili renowacji, czyli wymiana wszystkich membran, konserwacja, wymiana uszczelnień. Jest to też instrument Szlaga. To jest element, który został po klawiaturze drugiego manuału z pewnych organów i na tej podstawie tego jednego klawisza i tej dźwigni koplowej trzeba było tworzyć całą klawiaturę drugiego manuału razem z połączeniami koplowymi. No chociaż ten jeden się został. Reszta była po prostu zniszczona, ale nawet na podstawie takich elementów, które potrafimy sobie sami dorobić, potrafimy zrekonstruować klawiatury, czy też nieraz całe wiatrownice, czy nawet instrumenty, jak jest potrzeba, czy wykonać kopię jakichś instrumentów zabytkowych, jeżeli ktoś sobie życzy. W tym miejscu możemy pokazać i objaśnić, jak działają w sumie organy mechaniczne, jak jest dźwięk doprowadzany do poszczególnych piszczałek i pokazać dwie wiatrownice. Jedna cała zabytkowa, XIX-wieczna, czyli typ wiatrownic poprzecznych, klapowo-zasuwkowych. Tutaj widzimy zasuwkę, która poruszając się otwiera albo zamyka otwory, wpuszczając powietrze do piszczałek. I to jest stara wiatrownica. Tutaj mamy element już z nowego instrumentu budowanego obecnie. Jest to tak zwana skrzynka tonowa, która jest w trakcie, jest to część wiatrownicy, która jest w trakcie w tej chwili budowy. To jest ten główny element, powiedzmy, z tej starej wiatrownicy ten. Dopiero reszta będzie tutaj dobudowywana. Tutaj można zobaczyć, że jak dźwięk jest dostarczany do piszczałek, organista poruszając w kontuarze, jak siedzi, często można zaobserwować takie manubria w starszych organach wyciągane sobie, przód, tył. I on jak tym rusza, to rusza właśnie tą listwą. Otwiera i zamyka powietrze do piszczałek, dlatego one nazywają się mechaniczne. Organista naciskając klawisz porusza klapą zaworu, która znajduje się pod tymi otworami poprzecznymi i wpuszcza powietrze do głosu, który aktualnie jest otwarty. I w ten sposób powietrze dostaje się do piszczałki i słyszymy dźwięk piszczałki. Tutaj w tym, to jest dokładnie, one stoją na takim klocu, w takich ławeczkach, w organach, z tym, że one są na całej długości i na każdym klocu stoją piszczałki z danego głosu. Tutaj widzimy piszczałki różnych głosów, zarówno języczkowych, jak i labialnych, drewnianych krytych, drewnianych otwartych, czy metalowych krytych. Przeniesienie tego nacisku klawisza do klapy odbywa się przez takie cienkie listewki, które nazywane są abstraktami. Tutaj widać też starsze, załóżmy ze starszych organów, jak wyglądały te mocowania. Dzisiaj współczesne, jedno z wielu mocowań, które mogą być, które łączą tak zwaną ligaturę, czyli deski barczykowe, kolejny element traktury poprzez właśnie abstrakty z klawiszem i z wiatrownicą. To abstrakty tak wyglądają, one mogą być, te są akurat z cedru, bardzo dobry gatunkowo materiał drobnosłoisty, który powoduje, że one się nie prężą, nie wyginają, nie naciągają, ale równie dobrze może być świerk drobnosłoisty, czy drobnosłoista sosna też bardzo dobrze tutaj spełni swoją rolę. Oprócz traktury czysto mechanicznej w organach tak zwanych mechanicznych, czyli z klapowo-zasuwkowymi wiatrownicami i trakturą mechaniczną, stosujemy dzisiaj, można powiedzieć, różnego rodzaju hybrydy tych organów, które nadal zachowują ten charakter mechaniczny,
ale jak widać, to jest też współczesna wiatrownica działa na tej samej zasadzie, z tym, że połączenie klawisza, czyli organisty grającego z wiatrownicą może odbywać się nie tylko czysto mechanicznie, ale przez elementy wspomagane elektrycznie. Aczkolwiek zawsze dążymy do tego, żeby ta traktura tonowa została zachowana mechaniczna, a rejestrowa może się odbywać albo elektrycznie, albo czysto mechanicznie. Tutaj widzimy urządzenia, które to wspomagają. To jest specjalny rejestr, elektromagnes rejestrowy, który po prostu on jest montowany tutaj z boku przy tej listwie na specjalnych mocowaniach i który elektrycznie otwiera albo zamyka. A to jest właśnie wyciąg, który jest w kontuarze mocowany dla organisty, który można uruchamiać albo ręcznie. Tutaj w to wchodzi mądru. Tego nie widać, to jest schowane. I on działa też elektrycznie. Widać tutaj dwie cewki. Jest on połączony z takim komputerem, z programatorem. Jak to kiedyś się nazywało ZCER, albo inaczej, to jest takie serce sterowania organami współczesnymi. Ma bardzo dużo kombinacji, ponad 1000 możliwości rejestrowania sobie stałych głosów, stałych układów. Ten element pomaga w programowaniu i sterowaniu całymi organami. Ma bardzo dużo zastosowań i dzisiaj w nowszych, większych organach już coś takiego jest montowane. Ktoś przychodzi do kościoła, tak, i spojrzy się do tyłu, zawsze widzi te organy. I dla przeciętnego odbiorcy ma taką wiedzę, że on widzi tylko ten przód i mu się wydaje, że to są tylko te piszczałki z przodu. Gdzieś tam sobie siedzi organista, gra i one wydają te wszystkie dźwięki. Niestety tak nie jest. Mamy tych różnych piszczałek bardzo dużo w tych organach. I teraz chcemy uzyskać różne barwy, tak? Bo ktoś się zastanawia, jak grają z organista i on na przykład słyszy, że to jest jakiś flet, czy to jest jakiś tam smyczek. To się uzyskuje poprzez odpowiednią budowę piszczałki. I mamy taką piszczałkę, która ma taką barwę fletową. Stosuje się również w piszczałkach stopy cyny z ołowiem, też żeby uzyskać odpowiednie barwy. Im więcej ołowiu, tym ta barwa jest ciemniejsza. Więcej cyny to jest jaśniejsza. I to się wszystko składa na to, że ten instrument ma barwę. On jest tak właściwie zrobiony, że można odnieść wrażenie, że jest tam, powiedzmy, jakaś orkiestra. Tyle, ile jest klawiszy, tak? Powiedzmy, jest 54. Mhm. I w tym rzędzie stoi 54 piszczałki. I tych rzędów mamy tutaj akurat chyba 13, tak? Czyli 13 razy 54, no to już mamy dość sporo tych piszczałek na takiej wiatrownicy. A oprócz tego, że mamy barwę, to jeszcze musi być wysokość stroju, tak? Czyli tak jak się śpiewa wyżej, niżej, tak samo się piszczałki konstruuje. Im ta piszczałka jest mniejsza, tym ten ton jest wyższy. A im piszczałka wyższa, tym ton niższy. A są piszczałki, które mają, powiedzmy, 11 metrów wysokości. 5 metrów, tak? Nie określa się to oczywiście w metrach, tylko w organistrzostwie to się podaje ten wymiar w stopach. W tym miejscu odbywa się montaż już wykonanych wcześniej elementów w warsztacie przy kościuszki albo wielkogabarytowych rzeczy, jak szafy organowe, czy będzie tutaj montowany w tej chwili szafka do mechanizmu kontuaru do obudowy, czy wszelkiego rodzaju prace wysokościowe, montaż tutaj do około 5 metrów możemy składać elementy, czyli cały dół instrumentu, mechanizm z wiatrownicami możemy zmontować tutaj i druga część jest zmontowana obok, ewentualnie mniejsze instrumenty możemy tutaj całe montować. Tutaj znajduje się już mechanizm kontuaru mechanicznego ze wspomaganiem kopli elektrycznym, czyli mamy tutaj zagadnienia z mechatroniki i z elektryki. Odbywa się tutaj właśnie, są włączniki sterujące tym urządzeniem elektronicznym, czyli ZCR-em, który pokazywaliśmy w zakładzie. Przy pomocy tego można to programować. Tutaj jest wyświetlacz, który możemy sobie ustawiać odpowiednie kombinacje. Klawiatury tego kontuaru są wykonane z kości wołowej, polerowanej. Półtony są z orzecha amerykańskiego. Reszta wykończona w dębie naturalnym. Wszystko jest woskowane. Klawiatura nożna dodatkowo posiada nakładki wykonane z hebanu. I można tutaj zresztą zobaczyć sobie wszystkie połączenia, jak pracują. Zrobić tutaj takie małe zbliżenie na kople. Bo to są trzy manałowy kontuar. Umożliwia połączenia z pedału z każdą z klawiatur manualowych.
jak organista gra, wtedy tutaj jest przenoszona siła z klawisza przez te tutaj prowadnice wykonane z drutu mosiężnego do tych kątowników drewnianych i z nich tutaj stąd jest wyprowadzany właśnie ten abstrakt, który pokazywałem, ta listewka drewniana, która dalej biegnie do wiatrownicy. Jest tak mało ludzi w tym zawodzie, to jest bardzo wymagający, trudny i łączący w sobie powiedzmy najlepsze cechy z wielu innych zawodów. Bo tutaj pracujemy i w drewnie, i w metalu, i w skórze, i lutujemy, i na elektryce trzeba trochę się znać. Pracując u nas kilka lat, można zdobyć podstawy i odnaleźć się w innych zawodach. To jest taka tutaj u nas taka szkoła życia, że pracuje się, robi się różne rzeczy dość szeroko. Niektórym to odpowiada, niektórym nie. Jeżeli ktoś do tego lubi trochę zwiedzać i podróżować, to z nami na pewno to mu się uda, bo my po całej Polsce pracujemy. Załóżmy i na Warmii mamy pracę, i nad morzem, a czasami gdzieś tam w centralnej Polsce, powiedzmy, w środku, czy na południu, czy teraz tutaj zachodnia ściana, także my jesteśmy dużo w ruchu. Jeżeli chodzi to o słuch muzyczny tak zwany, czyli żeby rozróżniać barwy i wysokości dźwięku, no to jak najbardziej. Nie jest tutaj wymagany jakiś talent do gry na instrumentach, wbrew pozorom, bo my jesteśmy, powiedzmy, technikami. Oczywiście jest tutaj wymagana znajomość zasad muzyki i wszystkich innych rzeczy związanych z organami, żeby móc taki instrument zbudować i nastroić i wiedzieć oczywiście, jak on ma brzmieć, ale to też się odbywa we współpracy z muzykami. Żeby tutaj zrobić to, co dany muzyk, załóżmy, chce, jaki instrument. Dawniej też się tak odbywało. Dla Bacha budował organy Silbermann. Bach komponował, powiedział, jakie on ma te organy do tego budować, dlatego to wszystko tak dobrze do dzisiaj brzmi i jest no, powiedzmy, wzorowane na tym, przy budownictwie barokowym. Dlatego, że Bach wiedział, jakie organy chce. To na współczesnych organach nie zagram dobrze Bacha? Powiedzmy tak, no to jest określona epoka, barok, i muszą być do tego odpowiednie organy. Można zagrać, ale to nie będzie tak brzmiało. Można budować organy w stylu konkretnym, na przykład jak Silbermann budował kiedyś, oni tak samo do dzisiaj będą budowali. A równocześnie są zakłady, które produkują organy, które mają normalnie działy, gdzie się buduje na zamówienie, projektuje, oddaje do konkretnych działów i na końcu składa. No tak, to jest takie usprawnienie produkowania. My raczej jesteśmy w kierunku manufaktury. My budujemy, załóżmy, że budujemy nowy instrument, budujemy jeden na zamówienie, budujemy go no dłużej niż zwykle, bo około 4 lat, tak to myślę, że w 2 latach fabryka to jest w stanie tam na spokojnie jeden, nawet szybciej, nieduży instrument zrobić. U nas to trwa trochę dłużej z tego względu, że no nie jesteśmy fabryką, tylko powiedzmy zakładem rzemieślniczym, manufakturą, która buduje na zamówienie. A te instrumenty wtedy są niepowtarzalne, powiedzmy, że drugi taki zbudować jest ciężko, a przy produkcji no to można wtedy bardziej powtarzalne. Nie? No teraz nie ma takiego boomu, powiedzmy, na budowę organów, jaki był w XIX wieku, nie buduje ich się tak dużo i te fabryki też mają problemy z utrzymaniem się jednak i z ciągłością zamówień, no jest coraz ciężej, a takim, powiedzmy, mniejszym, średnim firmom jak nasza jest łatwiej się utrzymać na rynku, jesteśmy bardziej elastyczni. Możemy się tam dopasowywać, jeżeli nie robimy akurat nowego instrumentu. Tu mamy renowację, a uzależnienie się po prostu od tylko nastawienie się na produkcję, czy tylko na renowację, no to jest ciężkie, bo można w pewnym momencie no, mieć jakąś lukę i... Jak widać, już 56 lat z tego żyjemy, już w sumie trzecie pokolenie. Gdzie jest duża konkurencja, ale jeżeli chodzi o taką pracę, powiedzmy, codzienną, gdzie strojenie, przeglądy, regulacje, no jest tego, jest tej pracy. My pracujemy na terenie całej Polski, dlatego tych zamówień mamy, no, także powiedzmy już przyszły rok. Nie? Już ten rok to już powiedzmy przyszły rok. I takie prace, wbrew pozorom długoterminowe, dają pewne poczucie stabilności. Jeżeli to jest zapewnione finansowanie i wiemy, że mamy na 3 lata podpisaną umowę, to wiemy, że te 3 lata istniejemy. Są tutaj organy mieszczowe w Polsce, które już nawet do Stanów wyjeżdżają no, pracować. Tam też są bardzo duże zakłady organowe i największe organy znajdują się w Stanach w tej chwili. Także no można, no wiadomo, że nie 8 godzin, jeżeli ktoś liczy na wygodę i lekki zarobek, to nie tutaj. Jeżeli to jest osoba nieletnia, czyli podejmująca załóżmy naukę w szkole zawodowej, to są 3 lata na czeladnika, jest możliwość realizowania tego w trybie pozaszkolnym, bądź normalnie nauka w szkole zawodowej dziennej, tutaj u nas we Wronkach, jest umowa z panem dyrektorem, że w razie czego można
podjąć naukę we Wronkach w szkole zawodowej, a stronę praktyczną odbywać u nas i wówczas kończy się normalnie szkołę zawodową, a egzamin praktyczny odbywa się w izbie. I ma się wtedy dyplom czeladnika. Później można albo uczyć się dalej, tej szkoły średnie są i załóżmy pracować nadal w zakładzie organem mistrzowskim, załóżmy kończyć szkołę wieczorową, bo tak też tutaj robią, i zrobić sobie średnią szkołę, po jakimś czasie zdać mistrza. I zdanie tych egzaminów gwarantuje też pracę przy instrumentach zabytkowych, bo konserwator wojewódzki nie dopuszcza osób bez uprawnień, bez dyplomów do prac przy instrumentach zabytkowych, a tych prac jest więcej w Polsce i jest bardzo ważne takie posiadanie takiego dokumentu. A praca u nas na pewno gwarantuje zdobycie dobrych kwalifikacji, no i praktyka u nas odbyta, też jesteśmy znani wśród konserwatorów, także na pewno wpływa pozytywnie.